Zapraszam do Sportpubu, Krzysztof Buczkowski. Nie udawaj grę.
Dziś na podium zabrakło zespołu Cembrit Startu Gniezno, ale gnieźnieński akcent w twojej i Kacpra Gomulskiego osobie. Są medaliści na podium. No tak, szkoda, że nie było tego medalu w Gnieźnie. No ale cieszę się z tego medalu, tak jak miał w Gnieźnie, bo w Warszawie też na tym roku jeździłem. No ale no wiadomo, że bardziej by cieszył medal z Gniezna. Ale nie da się ukryć, że miałeś swój wkład w ten medal. Pojawiłeś się w biegu, wywalczyłeś no, bardzo cenny punkt. No tak, tak, bardzo się cieszę z tego punktu. Było naprawdę niebezpiecznie czasami. No ale no taki jest żyżel, że nie można odpuszczać i też trzeba czasami zamykać do potu, kiedy jest się wolniejszym. No i chyba to jest też duży sukces, bo za swoimi plecami przywiozłeś zawodnika, który miał swój wkład w zdobycie złotego medalu przez drużynę z Tarnowa w drużynowych mistrzostwach Polski. No tak, tak, tak. Oglądałem Kubę Jamruga w finale Ekstraligi, ale no i no nie miałem żadnych kompleksów do innych zawodników i z każdym chciałem walczyć równy z równym. Dziś w barwach drużyny Starnowa kolejny złoty medal zawisł na twojej szyi. No tak i bardzo jestem z tego zadowolony. Fajnie też, że zdobyłem to w Gnieźnie, ten ostatni mój medal w tym roku. Sezon się zakończy praktycznie oficjalnie, przynajmniej u mnie w dniu dzisiejszym. Jestem bardzo zadowolony. Fajnie, że zdobyliśmy praktycznie w młodzieżowych wszystko z Maćkiem i z Kubą, no więc jesteśmy zadowoleni i w przyszłym roku zobaczymy jak to będzie, bo jeszcze nie wiadomo gdzie będę jeździł i też Maciek i Kuba odchodzą, więc no na pewno będę się starał powtórzyć ten wyczyn z tego roku. No myślę, że jednak troszkę tych złotych kroczków w tym roku nazbierałem. Ten tor był zapewne dziś twoim atutem. W pierwszym biegu zaczęliście już od mocnego uderzenia, pokonaliście gospodarzy 5-1. No tak, ale to właśnie pierwszy bieg. Gdyby był później jakoś bieg z braćmi Pfeifferami, to mogło być całkiem inaczej, bo widać, że jednak są szybcy. No ale pierwszy bieg, tylko start decydował. Ustawiliśmy się z Maćkiem parą, no i ciężko było już sobie przejść. O ile się nie mylę, Oskar tam bardzo, bardzo walczył i próbował nas wyprzedzić, no ale nasze szczęście nie wyprzedził, jest złoto i jesteśmy dumni. Kibice z Gniezna na pewno życzyliby sobie, żebyś te medale złote, które w tym sezonie zdobywał w barwach drużyny z Gniezna, twojego macierzystego zespołu. No też był całkiem inaczej, dla mnie przynajmniej, bo jednak zdobywanie dla klubu z Gniezna jest to taki jeszcze większy zaszczyt. Ale cóż, tak się losy potoczyły, że po prostu podpisałem kontrakt w Tarnowie. Ja przynajmniej jestem takim zawodnikiem, że jeśli mam kontrakt z jakąś drużyną, po prostu daję sobie wszystko i żadnych sentymentów praktycznie można powiedzieć nie ma, bo to jednak każdy patrzy na siebie. Robiłem przynajmniej przez ten sezon wszystko, żeby zdobyć kilka medali z Tarnowem. To mi się udało. Sezon kiepski, ale jednak medale są. Celem na dzisiejsze zawody był medal. Pewnie obojętnie jakiego koloru by was satysfakcjonował, no i do tego medalu niewiele zabrakło. Powiedz, co się stało, że właśnie ten jeden punkcik i dwa, ewentualnie trzy do srebrnego medalu? No wielka szkoda, no naprawdę. No. Różnica punktowa była bardzo mała, jak widać, właśnie tam jeden, dwa, trzy do wygranych. I no reasumując, no to straciliśmy gdzieś w ogólnych częściach tych zawodów. No nie można winić tego, że ostatni bieg musieliśmy wygrać. Mogliśmy gdzieś przypilnować i dowieść więcej punktów właśnie w środku i wtedy mieć spokój na ostatni bieg. A na ile wpływ na twoją postawę miał ten upadek w Anglii? Bodajże to było we wtorek podczas turnieju w Wolverhampton. No, miało to na pewno duży wpływ na dzisiejsze zawody. Dzisiaj też mam takie ruchy ograniczone. Byłoby naprawdę i na pewno inaczej, wiadomo, i psychicznie, i fizycznie byłbym o wiele lepszy i sprawniejszy, nie? To były twoje ostatnie zawody w tym roku, czy jeszcze planujesz jakieś starty? Myślę, że tak, że ostatnie, że należy się ten odpoczynek od tego żużla na jakiś czas i trzeba się przygotować przez zimę konkretnie i będziemy jechać dalej. To ile dajesz sobie teraz przerwy, takiego odpoczynku po tym sezonie, kiedy wrócisz do zajęć już tych przygotowujących fizycznie do kolejnego roku startów? No fizycznie cały czas będziemy się przygotować, bo będzie to jazda na krosze, bieganie, wiadomo, te obowiązki, co są na co dzień. A
Jeśli chodzi o przygotowania na, pod kątem następnego roku, to od pełną parą będziemy jechać od grudnia. Planujesz dokonać jakieś zmiany w cyklu przygotowań, bo jednak no, wyzwania będą niesamowite do starty w Ekstralidze. No, myślę, że jeszcze jest za szybko na jakieś podejmowanie takich decyzji.